przewodniczący, prosiłbym o kilka słów o wizycie u prezydenta. Rozmawialiśmy z panem prezydentem na temat ustawy, którą skierował parlament, dotyczącą podniesienia wieku emerytalnego do 67 lat. Przekazaliśmy panu prezydentowi swoje uwagi i propozycje, które są propozycjami całego ruchu OPZZ-owskiego. Wydaje mi się, i z takim odczuciem wychodzę od pana prezydenta, że decyzje polityczne zapadają poza Pałacem Prezydenckim. Nie są to decyzje samodzielne, ale pan prezydent stworzył nam taką furtkę, możliwość, że te propozycje, które składamy, będą jeszcze analizowane i rozpatrywane. Wnieśliśmy propozycję niekonstytucyjności tej ustawy, albowiem objęte są grupy wiekowe, które nie były wcześniej objęte reformą emerytalną, tak zwaną otwartych funduszy emerytalnych, że godzi to w prawa nabyte, że zdefiniowana składka nie jest wzięta pod uwagę i my nie możemy dysponować tymi pieniędzmi, które odłożyliśmy na swoich kontach emerytalnych. Nasz niepokój budzi, że ten system będzie najbardziej restrykcyjny w całej Europie. Nie możemy się z tym zgodzić. Wnieśliśmy, by nasza ustawa, która jest obywatelska od 3 lat w parlamencie, była objęta patronatem pana prezydenta, by każdy, kto przepracował, każda kobieta 35 lat i płaciła składkę i 40 lat mężczyzna i płacił składkę, miał prawo do zabezpieczenia emerytalnego, do prawa skorzystania z tych środków. Czyli on powinien decydować, kiedy przejdzie na zabezpieczenie emerytalne, kiedy skorzysta z tych środków. Pokazaliśmy także panu prezydentowi, że u nas nie ma uwarunkowań ze względu na duże bezrobocie do podnoszenia wieku emerytalnego. Praca i tworzenie miejsc pracy powinno być także objęte takim patronatem pana prezydenta. W dniu jutrzejszym zapowiedzieliśmy, że przyniesiemy prośbę o weto prezydenckie. Pan prezydent powiedział, że zostanie to rozpatrzone i zaczeka na nasze dokumenty, zaczeka także na nasze propozycje kolejnych rozwiązań. Dalej walczymy o te prawa, dopóki ustawa nie wejdzie w życie, to jest szansa, że uda się ją naprawić, zmienić, uzupełnić o te wnioski, które płyną właśnie z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.